Wcześniej montowaliśmy w Sedonie i w Genesisie. Cześć! Jesteśmy w Ostrołęce w autoryzowanym serwisie STAK. Zajmiemy się dzisiaj montażem regulatora ciśnienia FPR, który wcześniej montowaliśmy w takich autach jak Sedona i Genesis. Dzisiejszy montaż odbędzie się w bardzo nietypowym aucie. Jest to auto Buick, które było produkowane w Chinach i stamtąd Amerykanie eksportowali go do siebie na rynek rodzimy. Dzisiaj Łukasz Traczyński właśnie w tym samochodzie zamontuje regulator ciśnienia FPR. Cześć Łukasz. Cześć Piotrek. Fajne auto. Jaki bardzo silnik? Fajne. Dwulitrowy silnik turbo, prawie 240 koni, 2019 rok. To jest model silnika B20 NHT. Można go będzie spotkać również na przykład w Insigniach, tak? Rynek europejski, no bo tu wiadomo, Buick bardziej Stany. Jasne. Spotkaliśmy się tu w związku z FPR-em. Wcześniej robiliśmy go w Sedonie i w Genesisie. Dokładnie. Jaka jest różnica w tym samochodzie? Wiesz co, tutaj jakby samo urządzenie jest takie samo, natomiast no różni się ustawieniami, którymi jest zaprogramowane. Wiadomo, FPR przejmuje kontrolę nad pompą. Natomiast takich ciekawych rzeczy jeszcze, która jest dodatkowo w tym samochodzie, to cyfrowy czujnik ciśnienia. Czyli musimy zamontować konwerter FPC i tłumaczymy sygnał z cyfrowego na analogowy. Jasne. Powiedz mi, a można nim się przejechać? Tak, auto jest już skończone, możemy jechać. I jak wrażenia z jazdy? Bardzo fajnie, auto płynnie się prowadzi, fajnie reaguje na gaz. Wiesz co, no to jest prawie nowy samochód, więc no tutaj z przebiegiem 40 tysięcy, więc wszystko jest jeszcze nowe. Natomiast co, no pod względem takim regulacji ten samochód jest dosyć prosty, bo ile musimy zamontować FPR i konwerter FPC, no to tak poza tym regulacyjnie jest bardzo łatwy do zrobienia, do ustawienia przez warsztat, więc myślę, że nie będzie tutaj jakichś większych problemów z tym samochodem. A powiedz mi, a jakby nie było FPC i FPR-a w tym samochodzie, jaka jazda byłaby? Gdybyśmy nie mieli FPR-a, no to będą błędy odciśnienia, co spowoduje tryb awaryjny i ten samochód straci moc i nie będzie chciał jechać. Tak samo, gdybyśmy nie mieli konwertera FPC, no to z kolei nie moglibyśmy też zrobić emulacji ciśnienia, co skutkowałoby wyższym zużyciem benzyny. Dzięki. Właściciel tego samochodu jest osobą bardzo skrupulatną i prowadzi zapiski odnośnie kupionej benzyny i gazu. Przejechał już 7000 km i według jego notatek zużycie benzyny to jest około 2 litrów, gazu 10-10,5 litra. Wychodzi po teście 7000. Łukasz, wiesz co? Coś dziwnego dzieje się z autem. Kiedy włączam, patrz, start-stop, jakiś jest dziwny dźwięk z auta.